Teraz tak, czy są jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę. Nie wiem, czy Państwo chcecie jeszcze wolne wnioski, to ewentualnie zaraz Państwu puszczę. Ja podam tylko jeszcze taką informację. Dwie. Jedną najbliższej sesji to będziemy mieć ją 8 kwietnia. Czy Państwo podaje taki termin, jakieś uwagi, czy Państwo możecie teraz jeszcze zgłosić? Proszę tam wskazać po kajetach. Proponuję taki 8 kwietnia, ewentualnie myślę jeszcze maile, jakby były jakieś uwagi, to będziemy wtedy po prostu to przenosić na inny, wygodniejszy termin. Druga rzecz, jak po skończonej tutaj sesji, bardzo bym prosił Państwa radnych o pomoc, o wyniesieniu tych krzeseł, na których mogła młodzież i goście zaproszeni w trakcie sekcji uczestniczyć. Druga rzecz, trzecia rzecz, otwieram tutaj dyskusję w wolnych wnioskach. Proszę bardzo, Pan Radny Kasznik, Pan Radny Wójcik, Pani Radna, Pan tu, jeżeli więcej są. Chciałbym do Państwa taką krótką informację. W wyniku objazdu ulic przeznaczonych do remontu w tym roku udało nam się naprawić dziurę w rejonie, w okręgu Pana Jacka. Przepraszam, nie w moim momencie. Brawo dla przewodniczącego. Jest zaproszona po ilu latach? Po 7 latach, brawo. Brawa, ale to w sąsiednim okręgu. Ale ja ci pokazałem też te dziurę. Przecież o Szanowni Państwo, Centrum Młodzieży imienia Ziomkina Jozana organizuje projekt Strażnicy Pamięci. W ramach tego projektu zostanie wydany śpiewnik pieśni patriotycznych, w którym zostanie umieszczona wkładka poświęcona naszej dzielnicy. Proszę, wkładkę tą musimy zilustrować, dlatego zwracam się do Państwa z taką prośbą o przekazanie archiwalnych zdjęć przedstawiających teren naszej dzielnicy. Jeśli posiadają Państwo takie stare fotografie zeskanowane, proszę przesyłać je na mój adres mailowy, a jeśli nie, proszę dostarczać do biura Rady Dzielnicy do końca marca. Zagród niestety nie ma. A jeszcze ważna sprawa, jeżeli Państwo przekażą zdjęcia, proszę o wyrażenie zgody na publikację tego i przekażę Państwu zdjęcie, żeby zaznaczyć, co przedstawia zdjęcie i mniej więcej w jakim okresie czasu zostało wykonane. Pan zaczarowany dorożki przed remontem, może być? Jak najbardziej. Ja mam jeszcze, a ja mam zaczarowanej dorożki wtedy, kiedy się stawiamy. Jak najbardziej, bardzo fajne zdjęcie. Proszę bardzo, Państwo będziecie zabierać głosy, Pani Anna. Proszę Państwa, Pani, skoro oni tak, Państwo po sesji ze mną rozmawiacie, to rzeczywiście Pawle, bardzo bym prosił umożliwić innym razem zabranie głosu. W nawiązaniu do naszej dyskusji w sprawie wizji, ja bym Państwa bardzo prosiła, z uwagi też na bezpieczeństwo, bo w różne miejsca trafiamy, żebyście Państwo podali, że tak powiem, swój rejon, bo ja się spotkałam z tym, że jeśli prosiłam radnego o wsparcie, bo nie wiedziałam, prawda, miałam sygnał, że tam może być różnie, ale spotkałam się z tym, że ta ulica nie jest moja, czy ta strona jest moja, od tego numeru moja, od tego nie. I żebyście Państwo podali, może Pani Małgosi, rejon, jakie ulice, to na pewno ja bardzo chętnie będę w każdej wizji uczestniczyła, ale też, żeby nie było jakichś sytuacji wątpliwych, bo co dwie głowy, to nie jedna, to bardzo proszę o tego, że będę się Państwa prosiła również o po prostu wsparcie. To ja też będę tutaj w tych informacjach Pani Radnej uzupełniał tutaj, kto w danym okręgu jest, ewentualnie. Musisz wydrukować ulicę. Ale pamiętamy, że to zostanie rozpoznane oczywiście. Przecież to nie zależy, jak pójdzie się na wizję, czy to jest rejon danego radnego, czy nie. No przecież to jest śmieszne. Ale tak Państwo sugerujecie, tak, że Pani Rada sugerowała, że pójdzie na to, że pójdzie na to, że na znajomość. Prawda? Bo to nie jest jej numer. No naprawdę, no to już nie wiem. Ja nie będę komentował tutaj czy wyborów, czy ktoś chce.
uczestniczyli w komisji, jak czy nie. Zostałbym to może, nie wiem, Państwo sobie to wyjaśnicie, może w komisji, może... Czy są jeszcze jakieś tutaj uwagi Państwa, jakieś informacje? Nie widzę. To zamykam sesję. Dziękuję Państwu.